Dzień dobry. Dzisiaj parę słów o cytologii, HPV oraz raku szyjki macicy. Rak szyjki macicy jest niestety domeną ludzi młodych. Szczyt zachorowania przypada na 30 i 40 rok życia. A głównym czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie tego nowotworu jest przetrwała infekcja HPV. I zaraz tutaj trochę o niej powiemy. Rak szyjki macicy w początkowym stadium nie daje nam żadnych objawów. A te, które pojawiają się później, to są na przykład bóle podbrzusza, krwawienia międzymiesiączkowe czy krwiste upławy. HPV jest to wirus brodawczaka ludzkiego. Istnieje około 150 typów tego wirusa, wśród których wyróżniamy te, które zakażają skórę oraz zakażają błony śluzowe. I wśród tych zakażających błony śluzowe dzielimy je na te o niskiej i wysokiej onkogenności. I właśnie te o wysokiej onkogenności odpowiadają za ponad 70% przypadków tutaj właśnie nowotworów szyjki macicy. I szacuje się, że 80% aktywnych seksualnie osób ma na pewnym etapie po prostu swojego życia kontakt z tym wirusem. Jednak HPV to nie tylko rak szyjki macicy, to także nowotwory prącia, pochwy, jamy ustnej czy gardła. Jak przenosi się ten wirus? W trakcie intymnego kontaktu skóry partnerów płciowych oraz bezpośrednio podczas stosunku płciowego. Dlatego prezerwatywa nie chroni nas przed zarażeniem się tym wirusem. Jak w takim razie można się przed nim chronić? Za pomocą szczepień. Szczepienia są bezpieczne i powinny się szczepić wszystkie osoby poniżej 26 roku życia, a także dzieci w wieku od 11 do 12 lat, jeśli oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań. Największą skuteczność szczepienie daje nam przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej. Jeśli natomiast nie mamy możliwości się zaszczepić, co możemy zrobić innego? Wykonywać cytologię. Cytologia to jest badanie przesiewowe i diagnostyczne właśnie w kierunku raka szyjki macicy. To takie 5 minut, które może uratować nasze życie. Polega to na tym, że lekarz wprowadza do pochwy wziernik i za pomocą takiej specjalnej szczoteczki, która nie bez powodu ma taki kształt, pobiera komórki ruchem obrotowym z kanału i tarczy szyjki macicy. Następnie wymaz nakłada na szkiełko mikroskopowe i poddaje się po prostu to ocenie. Cytologię w Polsce można wykonywać w ramach działań NFZ w wieku od 25 do 69 lat, raz na 3 lata. I najpóźniej powinno się wykonać taką cytologię 3 lata po rozpoczęciu współżycia, a najlepiej rok po rozpoczęciu. Pamiętajcie, że najlepiej cytologię wykonywać raz do roku. Cześć! Opowiem Wam dzisiaj trochę o piersiach, a dokładniej o raku piersi. Jeśli chodzi o zachorowalność w Polsce, wynosi ona 10 tysięcy kobiet rocznie, a jeśli chodzi o umieralność, to jest to 5 tysięcy kobiet rocznie. Co wskazuje na współczynnik umieralności do zachorowalności 50%, gdzie w innych krajach wynosi on 30%. Widzimy, z czym się mierzymy. Jest to bardzo duży problem, mimo że edukacja postępuje w tym zakresie, nadal wiele kobiet nie wie, jak się badać, żeby zapobiegać. Dlatego rozpocznę od tego, jakie badania profilaktyczne kobieta może wykonywać w danym wieku. Jeśli chodzi o badanie USG, wykonujemy je najlepiej po 21 roku życia raz do roku, do 35-40 roku życia, ponieważ wtedy przeważa u nas tkanka gruczołowa, którą lepiej bada badanie USG. Natomiast po 35-40 roku życia zaleca się badanie mammograficzne, które lepiej wykrywa guzy w tkance tłuszczowej, ponieważ tkanki tłuszczowej po 40 roku życia mamy więcej niż tkanki gruczołowej. To tak na wstępie, jeśli chodzi o badania, które może wykonać u Was lekarz. Natomiast teraz opowiem o tym, jak możecie same w domu zadbać o to, żeby Wasze piersi były regularnie badane. Chciałabym Wam przedstawić na fantomie, jak możecie samo wykonać samo badanie piersi. Zacznę od tego, że stajemy przed lustrem, najlepiej 7-10 dni po miesiączkowaniu. Kładziemy ręce na biodrach, stajemy przed lustrem, wiadomo, z odkrytym biustem,
i oglądamy swoje piersi w lustrze, czy widzimy tam jakieś zmiany w kolorze skóry, w zabarwieniu skóry, czy na przykład w strukturze. Bardzo charakterystyczna przy nowotworach jest skórka pomarańczy, tak zwana skórka pomarańczy na piersi. To daje nam jakiś sygnał, że coś się dzieje nie tak. Następnie, żeby zobaczyć ewentualne zmiany w kształcie piersi, kładziemy ręce wzdłuż ciała, nadal stoimy przed lustrem i obserwujemy swoje piersi, a następnie ręce za głowę i ponownie oglądamy nasze piersi. Kolejnym krokiem jest badanie palpacyjne. W badaniu palpacyjnym mamy trzy sposoby na wykonanie badania piersi. Mamy styl taki, w którym postępujemy okrężnymi ruchami, tak jak na wyłączonym obrazku, okrężnymi ruchami dookoła brodawki. Tak naprawdę w badaniu piersi chodzi o to, żeby nie pominąć żadnego fragmentu naszej piersi. Dlatego możecie wybrać sobie tak naprawdę dowolny styl badania piersi. Ja zaprezentuję najpierw ten właśnie, o którym przed chwilą mówiłam, czyli od brodawki sutkowej. Może być to od wewnątrz lub od zewnątrz. Najlepiej tymi trzema palcami, ponieważ one mają najlepsze czucie. Badamy dogłębnie, czy nie czujemy żadnych guzów. Pamiętamy również o tym, żeby zbadać w miarę szeroko, dlatego że musimy dojść aż do węzłów chłonnych pod pachami. I na przykład stopniowo przechodzimy okrężnymi ruchami do brodawki sutkowej. Na końcu dobrze jest też ucisnąć brodawkę sutkową, żeby sprawdzić, czy nie wypływa z niej żadna wydzielina, żadna drobna treść czy krwista, które będą nas niepokoić. Kolejnym sposobem badania jest badanie pasmami od góry do dołu. Jest również metoda promieniście od zewnątrz do wewnątrz. Można również podzielić sobie pierś na kwadranty i każdy kwadrant z osobna również badać. Ważne, żeby nie pominąć żadnego miejsca, dlatego moim zdaniem najlepsza metoda to właśnie ta okrężnymi ruchami. I to badanie wykonujemy najpierw w pozycji stojącej. Może to być na przykład pod prysznicem, może to być na przykład kiedy siedzimy przed telewizorem. Ważne, żeby pozycja od pasa w górę była pionowa, gdzie nasze położenie piersi jest naturalne, jak w ciągu dnia. Następnie przechodzimy do badania na leżąco. Wykonujemy dokładnie te same ruchy, tylko w pozycji leżącej. Co jeszcze ważne, przy każdej z badania na siedząco, na stojąco lub na leżąco, kiedy badamy na przykład lewą pierś, lewą rękę kładziemy za głową i prawą ręką badamy naszą pierś. To samo robimy, kiedy badamy prawą pierś. Badamy ją lewą ręką, prawą rękę mamy za głową i badamy dogłębnie każde miejsce. Co nas martwi? Martwią nas guzki, które będą bolesne, martwią nas jakiekolwiek zaczerwienienia, martwią nas zmiany kształtu piersi, ponieważ my musimy dobrze poznać naszą pierś, zanim zaczniemy ją właściwie badać. Dlatego ważne jest, by przy wizycie u ginekologa, najlepiej waszej pierwszej wizycie u ginekologa, żeby ginekolog sam zbadał wasze piersi, stwierdził, czy wszystko jest z nimi w porządku. Kiedy stwierdzi, że wszystko jest z nimi w porządku, wy wtedy sprawdzacie, jak wasza pierś wygląda, kiedy jest zdrowa. Wtedy będziecie mogły stwierdzić, czy ewentualnie przy następnym samobadaniu coś się zmieniło na gorsze, czy mamy jakieś problemy, czy mamy jakieś guzy. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i zachęcam Was do wykonywania samobadania i do regularnego badania się, wykonywania mammografii czy też USG piersi.